Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Iwanem Komarenką. Witaj Iwanie. Witaj Rafale. Dzień dobry Państwu. Iwanie, może zacznijmy od spraw krajowych, chociaż za chwilę Cię zapytam też o Twój pobyt ostatnio za granicą. W Twoich, nazwijmy to, rodzinnych stronach. Tak to trzeba ująć. Kierunek, z którego pochodzisz. Natomiast dokładnie. Zacząłbym od kierunku, na którym osiadłeś, czyli w Polsce. To już ponad 30 lat chyba, tak? 32 lata. 32 lata jesteś w Polsce. Masz polskie obywatelstwo, czyli prawdopodobnie, tak mniemam, w najbliższych wyborach, które będą 15 października, weźmiesz udział. Ja staram się relacjonować osoby, które znam, i wiem, że się do tego nadają w różnych komitetach wyborczych. Najwięcej osób, których znam i którzy startują w tych wyborach, to jest oczywiście Grzegorz Braun i inne osoby z Konfederacji, do których mam zaufanie, bo razem żeśmy pewne rzeczy robili. Również Wojciech Olszański i osoby z komitetu partii Rodacy Kamraci, też podpisałem się na ich liście, też udzieliłem im poparcia. No i jeszcze na poszczególnych innych listach też się zdarzają osoby moim zdaniem godne poparcia. Natomiast najbardziej te dwa komitety. Czy ty brałeś do tej pory przez te 32 lata w wyborach na terenie Polski i czy zamierzasz wziąć udział w wyborach w październiku 2023 roku? Udział jako kto? Jako głosujący. Głosujący jak najbardziej, będę głosował. Tak, jak najbardziej. Tylko nie wiem na razie, gdzie jeszcze będę, czy będę akurat w Polsce, czy będą mamy, bo planuję wyjazd, nie, ale to chyba nie ma problemu, bo ostatnio jak głosowałem na pana Krzysztofa Bosaka, byłem w Toronto, więc odwiedziłem Czyli głos ambasadę. Na Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich oddałeś w Kanadzie? Nie, to nie były wybory prezydenckie, to Aha. były wybory jeszcze przed... Czyli parlamentarne. Parlamentarne, tak. I to było chyba w 19 roku, czy w 18, jeśli się nie mylę. Chyba 19. Ja wtedy zagłosowałem w Toronto, zgłosiłem się do placówki konsularnej i tam zagłosowałem, więc nie wiem, czy będę w Polsce, czy będę u mamy, ale to nieważne, mogę zagłosować również też w Rosji. Bo z tego, czyli czujesz taką potrzebę i że jako obywatel Polski to jest w pewnym sensie twój obowiązek? No oczywiście, że tak. No. Święty obowiązek. No, a jak? No skoro wszystko, co do tej pory robiłem, uczestniczyłem w demonstracjach, przecież ja spędziłem najlepsze lata swojego życia w Polsce. Całą swoją młodość, wczesną i późniejszą też. Ukończyłem studia filologii języka polskiego. Brałem aktywny udział w życiu społecznym jako piosenkarz chociażby, prawda? Reprezentowałem Polskę na Eurowizji. A organizowałem sam osobiście mnóstwo różnych projektów, czy charytatywnych, czy na przykład jeden z takich najbardziej ulubionych przeze mnie, bo ja kocham ten projekt, kiedy ja zaangażowałem dzieci z RPA i przywiozłem je na Światowe Dni Młodzieży w ramach podziękowania Janowi Pawłowi II za to, że on właśnie zrobił taki gest w 91 roku, organizując Światowe Dni Młodzieży i zapraszając młodzież z Rosji. Wtedy ja się znalazłem w grupie tej młodzieży rosyjskiej, prawda? I gdyby nie Światowe Dni Młodzieży, nie byłoby cię w Polsce. Dokładnie. Czyli gdyby nie Jan Paweł II, nie byłoby mnie w Polsce. Tak to trzeba ująć, nie? Więc ja zrobiłem coś takiego w geście podziękowania. Więc ja bardzo dużo w Polsce zrobiłem i dlatego uważam to za święty obowiązek. Zagłosować. Jasne. Iwanie, wróciłeś ostatnio z Rosji. Jeździsz tam do swojej mamy i do innych osób z rodziny. Dosyć regularnie, nieraz dwa, nieraz trzy razy w roku, nieraz więcej. Zdarza się, że rzadziej, ale to w zależności, jakie są możliwości. Natomiast ostatnio można w miarę regularnie i spokojnie tam jeździć. Co uważasz, byłoby ważnego, żeby powiedzieć na temat sytuacji w Rosji? Czy tam rzeczywiście niektórzy twierdzą, że Rosja
nie jest w stanie tej wojny prowadzić, że tam się wszystko sypie, że wszyscy dezerterują, buntują się przeciwko władzom, że znienawidzony jest prezydent Putin, że po cichu są tacy, co wspierają Ukrainę. No moim zdaniem... Czyli rozumiem, że to są ci ludzie, którzy tak mówią, oni oczywiście tam byli, widzieli, doświadczyli. No tak? To są ci ludzie właśnie? Ja takie poglądy wkładam między bajki. A to są tylko poglądy, prawda? No czyli oni są tu i sobie mają poglądy i tak sobie jakby te poglądy swoje w ten sposób próbują jakby tak przedstawiać i ludziom jakby... No właśnie, to są ludzie, którzy chyba nie rozumieją tego i zbyt lekkie mają tego podejście, jaką wielką tragedią jest ten konflikt, bo to jest rozdarcie wewnątrz rodzin. Oczywiście. Wewnątrz... Ja jestem ofiarą. Wewnątrz tego ruskiego miru, gdzie ludzie mieszkający w Rosji i mieszkający na Ukrainie często byli powiązani wieloma więzami rodzinnymi. Ja doświadczyłem skutki tego kryzysu wojennego, konfliktu bardziej niż ktokolwiek w Polsce. I bardzo niesprawiedliwe jest w stosunku do mnie cała ta nagonka, ale ja to przeżyję, bo ja jestem z Syberii, urodziłem się w Rosji, dużo też jako dziecko przeżyłem, zaliczyłem nawet dosłowną wpadkę do studzienki kanalizacyjnej jako 8-letnie dziecko i tam w grudniu przy temperaturze minus 36 stopni przesiedziałem przez 3 doby, odmrażając sobie stopy, nie? Więc gdzieś otarłem się o śmierć. Ludzie, którzy się ocierają o śmierć, mają inne spojrzenie na życie, na świat. Prawdopodobnie obudziłem w sobie dodatkowy zmysł, który u normalnego człowieka jest uśpiony. Ja ocierając się o śmierć obudziłem go, więc w tej chwili widzę więcej i jestem tego świadom. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że stałem się ofiarą między innymi tego konfliktu, bo dlatego, że ja mam połowę rodziny, która mieszka w zachodniej Ukrainie. I to jest siostra mojej mamy, czyli moja ciotka i całe kuzynowstwo. Dwóch braci, którzy są w wojsku ukraińskim, prawda? Więc ja bardzo cierpię z tego powodu. A jeszcze mi dokładają tutaj różni w Polsce Polacy, którzy kompletnie nie rozumieją tego konfliktu i wyrzucają całą taką swoją frustrację na moich profilach, na moich instagramowych czy facebookowych. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ja jestem twardy i staram się dystansować do tego. Ale nie zmienia to faktu. Znaczy, ja to interpretuję jako zemsta za COVID, za moją postawę w dobie globalnego zniewolenia ludzkości za pomocą COVID-a, czyli w momencie, kiedy ja chodziłem na te demonstracje i to jest ta zemsta teraz, bo dlatego, że wydaje mi się, że ci ludzie, którzy niby tak oni popierają tych Ukraińców, oni wcale ich nie popierają, a tylko się tak za ten COVID na mnie odreagowują i się mszczą. Nawet mam przykłady tego, bo dzisiaj jakaś taka pani Ukrainka w dniu dzisiejszym. Nawet zrobiłem screena. Próbowała napisać coś o mnie bardzo dobrego w języku ukraińskim. Napisała, że dosłownie ci przeczytam to. Oczywiście tak ludzie nie powinni się zachowywać, bo w świecie świat wrze, a są sytuacje, gdzie Polaków nie lubią w różnych miejscach świata. Ukraińców też nie lubią i wiem, że w Polsce też niektórzy nie lubią Ukraińców. Ja mieszkałem 20 lat w Polsce na Kabatach i bardzo często widziałem Komarenkę w Bliklem przy kawie. Bardzo sympatyczny gość. To dostała wiązkę takich odpowiedzi spadaj z Polski, nie? To takie najdelikatniejsze. Tak, a chodziło o to, że wszyscy tam popierają niby tą Ukrainę, prawda? Dlatego na mnie wylewają te żale. Ja nagle zrozumiałem, że to popieracie tą Ukrainę, czy nie? Czyli od razu jakby dotarło do mnie, że ci ludzie, którzy bardzo tak mocno jakby odreagowują się na mnie, im w ogóle nie chodzi jakby o tych Ukraińców. To jest raczej chyba cały czas zemsta za ten COVID. A to, że akurat ja się urodziłem w Rosji, prawda? I oni szybko to jakoś tak znaleźli wspólnik ten taki, prawda? Więc skoro urodził się w Rosji, więc możemy teraz
bić w niego, walić w niego, bo on jest Ruskiem, prawda? Jest świetna okazja, żeby te nasze frustracje rozładować. Czyli ten hejt idzie zarówno przeciwko tobie, jak i przeciwko osobom, które nawet jak ta Ukrainka, próbują ciebie jakoś zrozumieć, czy wziąć w obronę. Ona totalnie obiektywnie, prawda? Może ona nawet była całkowicie poza kontekstem w ogóle i nie wiedziała, o co chodzi. Bo z tego, co mówisz, tam nie było jakiejś super sympatii. Po prostu stwierdziła, że się spotykała, tak, że jesteś normalnym człowiekiem. Ja nawet nie wiem, kto to jest. No. Jakaś Oksana, prawda? Ja nawet nie wiem, kto to jest. I ona tak napisała bardzo ciepło, bardzo miło, nie? I dostała od razu hejtem w ogóle. Rozumiem, że ty dostajesz dużo gorszy hejt i pewnie ten hejt przeciwko tobie też momentami przechodzi, nazwijmy to, w groźby karalne. Jak najbardziej. Bardzo dużo groźb karalnych. Tylko wiesz co, Rafale, ja to traktuję jako zjawisko socjologiczne. Jestem trochę psychologiem w życiu, nie? Dużo też czytam psychologii, więc ja to nie traktuję, ja to traktuję jako osoba trzecia. Mhm. Czyli jak gdyby wyszedłem z siebie i patrzysz trochę z boku, dokładnie, dosłownie. I próbuję zrozumieć to zjawisko i niektóre osoby na przykład radzą mi, ty skasuj ten komentarz, ty też skasuj, wiesz, będziesz miał łatwiejsze życie. Nie, ja nie kasuję tych komentarzy ze względu na jakby ze względu na spojrzenia na sprawę w sposób taki... Świadectwo prawdy. Pewnie. Świadectwo prawdy. Ponieważ jeśli zacznę usuwać te niedobre komentarze, ten obraz realnego świata zacznie być taki trochę wykrzywiony, prawda? No będą tylko komentarze, które cię chwalą. Tak. A te negatywne znikną. Odpadną. I wtedy oczywiście to może być dla ciebie bardziej miłe, ale to nie znaczy, że to będzie prawdziwe. I nie znaczy, że będzie bezpieczne dla mnie. Ja mogę wyjść na przykład na ulicę i coś mnie może spotkać, prawda? Bo nie będę miał takiego obrazu prawdziwego, prawda? Więc ja jako osoba publiczna nie mam zamiaru tego robić. Jak ktoś nie jest osobą publiczną, może i może tak zrobić. Nie, z kolei ja, mi nie wolno takich rzeczy robić. Albo mam do wyboru, albo zniknę kompletnie, albo zostanę tym, kim jestem, czyli artystą, piosenkarzem, a będę brał aktywny udział w życiu społecznym, a wtedy trzeba przyjąć to wszystko godnie, potraktować to jako lekcję życia. Ona tylko wzmocni człowieka. Mm-hmm. No. Czyli po prostu trzeba brać te doświadczenia, jak to się mówi, na klatę. Dokładnie. Jak wojownik. Jak wojownik. ten hejt, niestety nieraz bardzo przykry i nieraz brutalny, groźby karalne, groźby napaści, groźby nawet zabójstwa, to po prostu z tym niestety, ale się już oswoiłeś trochę. Oswoiłem się, nie będę tutaj jakby rozwijał temat, co chcę z tym zrobić, bo to jeszcze nie jest ten czas, nie? Ale tam już, że tak powiem, za kamerą, za kulisami już uruchomiłem pewne sprawy, więc... Ale nie będę wgłębiał się w szczegóły, nie później. Myślę, że będzie ciekawie, także się zaopatrujcie popcornem, nie? Będzie bardzo ciekawie, nie? Już niedługo tą sprawę zacznę przedstawiać na światło dzienne, że tak powiem, ją w jakiś tam sposób, nie wiem. Czy to, że jesteś teraz z powrotem w kraju, w Polsce, spowoduje, że będziesz miał jakieś zaproszenia, jakieś występy? Nie sądzę. Tu się nic nie zmieniło. Od czasu tej pandemii negatywne podejście do zapraszania cię na imprezy kulturalne to jest cały czas podtrzymywane. Cały czas jest podtrzymywane. Myślę, że ta branża, ona jest tak mocno w szponach tego systemu, ludzie są tak mocno przerażeni, że nie są w stanie pokonać tego strachu i są w układach pewnych, prawda? Burmistrzowie gminy, to oni są wszyscy jakby powiązani ze sobą, nie? Więc oni się po prostu boją. Może są ludzie, którzy by chcieli mnie zaprosić, ale boją się, to jeszcze nie jest ten czas. Ja jestem świadom tego i że tak powiem, zbrałem się w cierpliwość i spokojnie żyję. Mhm. Bez tego. Wspominałeś tutaj o tych Światowych Dniach Młodzieży. Ostatnio odbywały się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie.
Portugalii. Tak. Nie śledziłem tego, ale wiem, że w Lizbonie, w Portugalii. No właśnie, zainteresuj się trochę, bo tam te Światowe Dni Młodzieży w czasach Franciszka, papieża Franciszka, one zmieniają nieco charakter. I na przykład niektórzy ludzie mówią, że coraz mniej mają wspólnego z Bogiem, z chrześcijaństwem. Dużo jest takiej propagandy jakiejś takiej, wiesz, właśnie Matka Ziemia, czyli jakiś naturalizm, takie trochę ekologizm, sekciarstwo. Swego czasu ta Pachamama, ta figurka takiej jakiegoś bożka indiańskiego, to wszystko zaczyna dominować i to jest bardzo niedobre, bo w sprawach duchowych, jeżeli ktoś jest katolikiem, chrześcijaninem, powinien takim pozostać. Natomiast jeżeli jego wiarę rozmywa się i to na spotkaniu, w którym uczestniczy aktualny papież, to nie jest to dobry kierunek. Oczywiście, że się zainteresuje, Rafale, tylko jakby chyba każdy z nas, chrześcijanin, powinien zdawać sprawę, że jesteśmy w takim, na takim przełomie, prawda, cywilizacyjnym, a że to jest prawdziwy test, prawdziwy test na bycie chrześcijaninem w tak trudnych czasach. Ja w pojedynkę nic nie zrobię, prawda? Potrzeba dużo czasu, więcej ludzi i większego wysiłku. Więc to jest proces. A ja jedynie tylko mogę uświadomić siebie, innych i się w jakiś sposób się uchować i ocalić siebie i bliskich. Nie? Tylko w ten sposób. Bo mi się wydaje, że ta zaraza, ona przenika przez wszystkie poziomy naszej cywilizacji zachodniej. Nie wschodniej, zachodniej. A właśnie podkreślam to, nie? Więc to nie chodzi tylko, to nie dotyczy tylko ludzi kultury, ludzi sportu, to też religia. Wszystko. To jest jak taka zaraza, która zatruwa cały organizm. Bo religia jest częścią jakby pewnego takiego, jakby to jest organizm, prawda? Cały. No pewnej tej nadbudowy cywilizacyjnej, takiej religijnej, duchowej. Dokładnie. Jeśli nasza cywilizacja zachodnia została zainfekowana i zatruta, bo widzimy to, prawda? No to się zatruwa wszędzie, wszystko dookoła. Religia też. Więc tak jak powiedziałem, warto to uświadomić bliskich i się po prostu bronić przed tym. Ci, którzy się obronią, się obronią. Ci, którzy się nie obronią, prawdopodobnie polegną. Jak twoje osobiste doświadczenia z Polski, i nie tylko z Polski, bo przecież w tych Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyłeś w różnych miejscach na świecie, w różnych krajach, są odbierane w Rosji. Wiadomo, że z jednej strony masz, tak jak powiedziałeś, rodzinę. Widziałem zdjęcia w internecie, że byłeś chyba ojcem chrzestnym i trzymałeś na chrzcie w cerkwi prawosławnej jakieś małe dziecko, prawda? Dokładnie. Czyli takie rzeczy międzyludzkie, zwłaszcza rodzinne, one są naturalne. Natomiast wiadomo, że generalnie świat zachodni, generalnie Kościół katolicki często w Rosji jest krytykowany i atakowany. Czy ty też to odczułeś, że były dla ciebie takie... No właśnie. Masz hejt w Polsce zupełnie z innego powodu? Mhm. Czy masz... W Polsce cię hejtują, że jesteś ruską onucą. Tak. A czy jest tak, że w Rosji cię hejtują za to, że jesteś jakimś polskim agentem? Nie, absolutnie. W Rosji nie ma polonofobii przede wszystkim. Mhm. Absolutnie nie ma. Bo przecież ja teraz zabrałem ze sobą swojego bardzo dobrego kolegę i on był ze mną przez cały miesiąc, Polak, i nic takiego w ogóle nie zaznaliśmy, żadnego hejtu, żadnej nienawiści, wszyscy go witali bardzo dobrze, Rosjanie bardzo. Jeśli ktoś przyjeżdża z Europy Zachodniej, to Rosjanie są świadomi tego, że jeśli ty przyjechałeś do nas, to znaczy, że ty nas lubisz i tyle. Bo Rosja jest wielkim państwem. Jak już ktoś
zdecydował się tam przyjechać, bo tam się wpada normalnie jak w ocean, prawda? Tam jest, tam jakby, to jest taki jakby świat, jak już wpadniesz tam, to się totalnie jakby odizolowujesz się od tego wszystkiego, co się dzieje. Co jest na zewnątrz. Na zewnątrz, czyli coś, to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Bo to jest tak wielkie państwo, ono jakby tak wchłonie cię i ty tam siedzisz po prostu. Nie czujesz tych wszystkich trendów, takich jakichś nienawiści, takiej, która płynie z Zachodu. Jedynie tylko włączając na przykład telewizor, ale to i tak, to nie jest tak, że w telewizorze pokazują, że jak to Zachód nienawidzi Rosji, bo dlatego, że Rosja przedstawia w tych swoich wszystkich programach politycznych bardziej jak tak globalnie, że istnieje zachodni świat, istnieje Azja, istnieje Afryka, że jakby, że jak postrzega nas cały świat, a nie tylko Europa Zachodnia, prawda? Bo Europa Zachodnia to jest tylko część świata jakby, nie? Więc w Rosji polityka tak jest przedstawiana, że globalnie bardziej, a nie tylko jakby tutaj na górze jest kolektywny Zachód i nic więcej, już nic więcej nie istnieje jakby, nie? Ten krzyżyk jest katolicki. Jak chrzciłem, chcieliśmy mojego chrześniaka, to ksiądz prawosławny popatrzył na ten krzyżyk. Prawdopodobnie zrozumiał, że nie jest to krzyż że nie prawosławny. Jest prawosławny. Nic z tym nie zrobił w ogóle. Kompletnie. Mi się wydaje, że ja nie wiem, na ile ta nagonka prawdziwa na Kościół katolicki istnieje, bo Rosja jest krajem, gdzie jest dużo religii. Jest prawosławie, czyli chrześcijaństwo, nie? Jest islam, jest buddyzm, jest judaizm, nie? I to jakoś wszystko funkcjonuje bardzo blisko siebie, więc jakby na ile to nie jest propaganda na przykład, że Kościół katolicki jest tam niechętnie przyjmowany. Raczej nie spotkałem się z taką niechęcią. Nie widzę w przestrzeni informacyjnej, że Kościół katolicki jest taki. W czasach komunizmu było inaczej. Oczywiście. A to czasy komunizmu. To w ogóle to są to inni ludzie w tej chwili. To już jest to kilka pokoleń. Inni ludzie. Jak ja na przykład czasami piszą gdzieś tam, sobie wiecie, tacy hejterzy, prawda? I ja tak sobie na głos mówię, ja mówię, wy nic nie wiecie w ogóle o Rosji. Wam jeszcze zostało z tamtych czasów, że jacyś tam Sowieci i tak dalej. Kim byli Sowieci? I tak, Sowieci. Ale kto to są tak naprawdę Sowieci? To są Ukraińcy, to są Gruzini, Rosjanie też, to są Żydzi. To są Sowieci, a Rosjanie to są Rosjanie. Często się zarzuca na przykład, że o, Rosjanie to, Rosjanie tamto, za czasów Związku Radzieckiego. Tylko, że a dlaczego Rosjanie? Przecież tam było 15 republik. Kim był Stalin? Gruzinem. Kim był Grieśka? Ukrainiec. Kim był Chruściow? Ukraińcem. Rosjan to tam chyba było, można było na palcach policzyć w ogóle, nie? Rosjan było najmniej chyba. Najmniej. Więc jakby taki wykrzywiony obraz tego wszystkiego. Nie, ja mam dystans do tego, nie? Więc jakby... więc jakoś sobie tam radzę w życiu, nie? Wśród tych najwybitniejszych, w cudzysłowie, komunistów i największych zbrodniarzy byli przecież też Polacy, prawda? No, też. Dzierżyński, niektórzy mówią, że zamordował najwięcej Rosjan. I niektórzy mówią, to dlatego był taki dobry Polak, bo najwięcej Rosjan zamordował. Natomiast no niestety ofiary niewinne terroru tego bolszewickiego, bez względu na to, czy to byli Rosjanie, czy to byli Polacy, czy były inne nacje, no to zawsze należy im oddać hołd. Bo nie powinno do tego dojść, a że Polak organizował to jako szef bezpieki rosyjskiej czy radzieckiej, no to nie ma się czym chwalić. Raczej trzeba powiedzieć, no trudno, tak się zdarzyło, ale nie ma w tym nic chwalebnego. No. Ja na przykład, jak spotykam się czy z młodymi ludźmi, czy w moim wieku, czy młodszymi, oni żyją swoim życiem bardzo spokojnie. Jak jesteś w Rosji, to nawet w ogóle nie czujesz, że jest wojna, wiesz? Nie ma na billboardach jakichś takich propagandowych haseł. Nie ma na przystankach jakichś takich plakatów, takich, które wzniecają taką nienawiść do tej lub innej narodowości. Nie ma czegoś takiego. W Rosji w ogóle jakby... On istnieje, ale tylko w ścisłych programach politycznych. Ale na co dzień tego nie ma. Po prostu nie ma tej takiej propagandówki. I ludzie sobie żyją swoim życiem.
też rozmawiałam z moim właśnie szwagrem, nie? No to on powiedział, że ja powiedziałam, że wiesz co, często otrzymuję takie komentarze. Rosjan nazywają bolszewicy, komuniści. On tak tylko się uśmiechnął w ogóle. Nawet nie skomentował, on ma 28 lat, nie? Dla takiego człowieka bolszewicy, komuniści to jest jakby historia. To już dawno minęło. Związek Radziecki przecież upadł. To komuniści byli, owszem, w Sowiecie, w Związku Radzieckim. Jeszcze pierwsze lata, w latach 90. No to, tak. Ale teraz, ale po 30 latach... No właśnie o to chodzi, nie? Więc nawet jeśli w kimś tam drzemie ten bolszewizm i tak dalej, to on się po prostu został nie wiem, no pewnie troszkę w Rosjanach, w Ukraińcach został, w Gruzinach, w każdym z nas na tej zasadzie, w każdej grupie, prawda? A nie tak, że akurat największa koncentracja bolszewizmu w tej chwili jest w Rosji. A niby dlaczego? Nie? Rosja w ogóle, mówiąc zupełnie szczerze, ten cały bolszewizm został narzucony przez globalistów 100 lat temu, został sprowokowany przez nich, bo to nie Rosja przecież komunizm wymyślił. To nie był wynalazek rosyjski. Rosjan generalnie, więc no ale dobra, no to... jeszcze tutaj powiem takie ciekawostki, nie, bo myślę, że widzowie będą mieli z tego też przyjemność. W trakcie tego chrztu ten Pawełek, on ma na imię Pawełek, nie, on jest bardzo taki spokojny. Dziecko niesamowicie spokojne. Nie? Ja go trzymałem przez pół godziny w ogóle na rękach. Nie, nie płakał? Nie płakał w ogóle, absolutnie. Na samym końcu zaczął płakać, nie? A dlatego, że mi się do toalety zechciało. I on mnie całkowicie tutaj popsikał. Całego. Mhm. Po prostu tak trzymałem go i tak czuję takie ciepełko mi tutaj. Tak. Później go oddałem. Plama. Nawet na zdjęciu mam taką wielką plamę, nie? Ale super, nie? Ja w ogóle... Później miałem rozmowę z księdzem, którym dawał mi takie nastawienie, że no teraz jest tu takich chrzestny syn, ty jesteś chrzestnym ojcem, więc musisz o niego zadbać, czytajcie Biblię i tak dalej, nie? No, popatrzył na mój krzyżyk, tak się przyjrzał, nie? Nic w ogóle nie skomentował, nie? Więc... Czyli jakieś wrogości do katolickiego kościoła, do Zachodu nie wyczułeś? Nie, absolutnie. Nie. Tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, że w Rosjanach nie ma wrogości do Zachodu. Absolutnie. To jedynie tylko... I to jeszcze raz potwierdza fakt, że Rosjanie jakby się bronią. Po prostu bronią się jakby przed tym takim jakby natarciem przez NATO. Mhm. No bo to było takie natarcie. No przecież to nie rosyjskie wojska są na granicy w Meksyku na przykład, na granicy przed Stanami tam, czy tam na terenie Kanady, prawda? Tylko to Amerykanie są na Ukrainie, prawda? To oni tam są, prawda? Mhm. Więc no, kto na kogo naciera? Trzeba zadać pytanie. To może jeszcze na zakończenie chciałem cię zapytać, bo rozmawiamy o Polakach i o Rosjanach, ale ty przecież też bywasz od czasu do czasu w innych miejscach na świecie, nie wiem, w Turcji czy w jakichś tak. innych miejscach. Ja jestem podróżnikiem. Jesteś podróżnikiem, tak. Bo są takie z kolei też informacje, że się strasznie... zmieniło nastawienie pomiędzy ludźmi, na przykład, że turyści z Rosji są atakowani, czy w Turcji, czy w Grecji, czy w innych krajach Aha. bałkańskich i na odwrót. Czy nadal są atakowani? Tak, tak, i że z kolei Rosjanie źle się zachowują, czy wobec Ukraińców, czy wobec Polaków, Aha. czy wobec innych tych. No mi się to wydaje nieprawdopodobne, bo przecież jeżeli ktoś jedzie na urlop, to nie po to, żeby się awanturować, bić czy konfliktować z przedstawicielami innych narodów, więc myślę, że turyści, którzy chcą wypocząć, którzy jadą w sprawach turystycznych do innego kraju, to tak się nie zachowują. Mogą by się od czasu do czasu coś się zdarzyć, czy w samolocie, czy w hotelu, czy gdzieś jakaś awantura. Ale to raczej, nie wiem, no, jak człowiekowi trochę coś odbije, jak może za dużo alkoholu wypije, to takie mogą być przypadki. Czy ty się spotkałeś z czymś takim, że jest generalnie złe nastawienie do Rosjan, albo że generalnie Rosjanie bojkotują i na przykład, nie wiem, jak przyjeżdża wycieczka z Ukrainy, to z kolei źle traktują turystów z Ukrainy. Rosjanie? Nie traktują źle Ukraińców, bo dlatego, że część Ukraińców, przecież dużo Ukraińców mieszka w Rosji i cały czas uchodźców Rosja przyjmuje. A
I to są, tak jak powiedziałaś na początku rozmowy, że to są rodziny łączone. I przede wszystkim podstawowa sprawa, zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie mówią w jednym języku. Ja tutaj chcę uświadomić niektórych Polaków, bo często rozmawiam z moimi znajomymi i tak dalej. I ja mówię, czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, w jakim języku Ukraińcy na co dzień w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie rozmawiają? Oni mówią, no chyba pewnie po ukraińsku. Nie wiem, nie znamy, nie? Ja mówię, nie, to jest język rosyjski. To jest język rosyjski. 95% Ukraińców w Polsce mówi w języku rosyjskim. Żeby było jasne. No to jest bardzo ważne, bo skoro jest te dwa narody, że tak powiem, są wielkimi w tej chwili wrogami, prawda, i walczą ze sobą, no to, że tak powiem, a jednocześnie mówią w tym samym języku, prawda, że coś tutaj jest nie halo. Że coś jest nie halo. No, więc jakby nie do końca są takimi stuprocentowymi Ukraińcami. Tak to trzeba powiedzieć, prawda? I dlatego ci Ukraińcy, którzy są na terenie Rosji, nie są wrogo traktowani przez Rosjan. Nie spotkałem się z czymś takim. Absolutnie. Nawet spotkałem taką panią, która jechała ze mną w pociągu z Moskwy do Mińska teraz i ona jest psychiatrą. I ona powiedziała, że dosłownie kilka miesięcy temu jej oddział, ona mieszka chyba albo w Rostowie, albo w Krasnodarze, nie? I ona powiedziała, że ich oddział przyjął 200 albo 250 osób chorych z Ukrainy? Z Ukrainy, chorych na choroby psychiczne. Takie jakby, nie wiem jak to nazwać, choroby... No, psychiczne, mentalne. Mentalne choroby psychiczne, prawda? Bo dlatego, że jakby... Też do końca nie zrozumiałem, co tam chodziło, nie? Ale jakby, że tam po tamtej stronie nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Oni jakoś tak zostali, jakoś tak, nie wiem, czy to było, może w Chersonie było, czy gdzieś, nie. W każdym razie oni zostali całkowicie jakby zdani sami na siebie, nie? Więc jakby ten oddział ich przyjął. I oni teraz są jakby pod obserwacją jakby rosyjskich lekarzy, nie? I nikt z tego nie robił żadnej karczemnej awantury. Po prostu Rosjanie ich przyjęli, koniec, kropka, nie? I tak samo uchodźców ukraińskich przyjmują, koniec, kropka. To trzeba zrobić, nie? Bo to są nasi bracia. Generalnie narracja rosyjska w programach politycznych jest taka, że Ukraińcy są naszymi braćmi. A to, że się zaczęła wojna, to jest wojna sprowokowana przez Amerykanów, a Ukraińcy wykorzystywani instrumentalnie. Jako mięso armatnie. Jako mięso armatnie. Ale główna narracja jest taka, że Ukraińcy są naszymi braćmi i szkoda, że oni oddają swoje życie. Taka jest główna narracja przez Rosję. Tyle. No właśnie, oby prawda na temat tego konfliktu coraz bardziej docierała do Polaków, bo to, co się słyszy po otworzeniu telewizora, radia, no niestety często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dokładnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Iwan Komarenko. Dziękuję Ci bardzo, Iwan. Dziękuję, Rafale, bardzo. Dziękuję Państwu. Zachęcam Państwa do oglądania naszych programów, do wsparcia finansowego na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu, oraz do zajrzenia do naszej księgarni cep-sklep.pl, a tam wiele książek zarówno naszych, jak i wydawnictw zaprzyjaźnionych z naszym środowiskiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Okay.